Tragiczny wypadek w kopalni Wesoła. W nocy z poniedziałku na wtorek 870 metrów pod ziemią doszło do wstrząsu. W zagrożonym rejonie pracowało 15 górników. 11 zostało szybko wycofanych, a poszukiwania czterech kolejnych trwały kilka godzin. Niestety, finał tych poszukiwań był tragiczny. Łukasz Kądziałka. Akcja w kopalni Wesoła w Mysłowicach zaczęła się nad ranem i była prowadzona w trudnych warunkach. Występuje i zagrożenie tąpaniami, i zagrożenie metanowe. Natomiast zagrożenia pożarowego na, na chwilę obecną nie obserwujemy. Do silnego wstrząsu w kopalni Wesoła doszło dzisiaj w nocy około godziny 3.30. W momencie topnięcia w rejonie zagrożenia na głębokości 870 metrów przebywało 15 górników. 11 osób od razu ewakuowano na powierzchnię, a 9 trafiło do szpitali w kilku miastach. Jeden z poszkodowanych jest pod opieką lekarzy w Katowicach Ochojcu. Pacjent został przyjęty w stanie ogólnym, dobrym, przytomny, w logicznym kontakcie z otarciami, potłuczeniami. Przeprowadzona diagnostyka obrazowa wykazała uraz wewnętrzny, który wymagał interwencji chirurgicznej. W godzinach porannych potwierdzono odnalezienie ciał dwóch górników, to mężczyźni w wieku 43 i 35 lat. Trzeci z zaginionych został wyciągnięty na powierzchnię i również trafił do szpitala. Stan rannych nie zagraża ich życiu, jednak akcja poszukiwawcza trwa, bo nadal jedna osoba jest zaginiona. Ratownicy określili przypuszczalne miejsce, położenie lampy. No, a zarazem, prawdopodobne miejsce znajdowania się tegoż górnika. Z ostatnich informacji z kopalni Wesoła wynikało, że ratownicy nadal podejmują próby dotarcia do ostatniego z górników.